Zresztą powiedzmy jasno, sama konstrukcja immunitetu jest moim zdaniem już od dawna skompromitowana i powinna, to jest mój z kolei osobisty pogląd, choć sprzeczny z obecnie obowiązującą konstytucją, powinna ulec likwidacji. Witam Państwa. W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zapowiedział przyspieszenie, no i mamy początek owego przyspieszenia. Oto pojawił się wniosek podpisany przez ponad 190 posłów koalicji rządowej do marszałka Hołowni o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Adama Glapińskiego. Trybunał Stanu jest w Polsce takim politycznym potworem z Loch Ness, to znaczy bardzo często się o nim mówi, politycy się nim straszą, natomiast realnie objawił się w naszej polityce zaledwie dwukrotnie i to w bardzo zamierzchłych czasach. Realnie jeden jedyny proces przed Trybunałem Stanu, który się odbył do końca z wyrokami, miał miejsce na początku lat 90. i dotyczył bohaterów afery alkoholowej z początku lat 90. Jak kogoś to bardziej interesuje, to polecam na moim kanale Dudego Historii. Jest taki odcinek Alkoafera, ja tam o tym szerzej opowiadam. W każdym razie skończyło się to wszystko tym, że ostatecznie Trybunał Stanu skazał ministra współpracy gospodarczej z zagranicą Dominika Jastrzębskiego, ministra w rządzie jeszcze Mieczysława Rakowskiego, czyli ostatnim PRL-owskim rządzie, oraz ówczesnego szefa Głównego Urzędu CEU generała Jerzego Ćwieka na karę zakaz sprawowania funkcji publicznej przez lat 10. No, prawda była taka, że obaj już dawno byli poza wszelkim życiem publicznym i mało ich ta kara obchodziła. Później był jeszcze drugi proces ministra prywatyzacji w rządzie Jerzego Buzka, pana Emila Wąsacza, który trwał ponad 10 lat i w końcu się skończył umorzeniem i żadnego wyroku nie było. I tyle, jeśli chodzi o działalność Trybunału Stanu w dotychczasowych dziejach III Rzeczpospolitej. No a na razie posłuchajmy, jak ten najnowszy wniosek dotyczący profesora Adama Glapińskiego uzasadnia poseł Zbigniew Konwiński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, i poseł Lewicy Tomasz Trela. Szanowni Państwo, dosłownie przed chwilą został złożony wniosek do Marszałka Sejmu o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. Złożyliśmy wniosek z podpisami 191 parlamentarzystów, więc wymagana liczba podpisów jest. Stawiamy 8 zarzutów panu prezesowi Glapińskiemu. We wniosku wszystkie te zarzuty są dokładnie opisane, bardzo szczegółowo omówione, podane przykłady złamania konstytucji czy konkretnych ustaw. Wbrew temu, co mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości, wniosek jest bardzo konkretny, zarzuty są bardzo konkretne, uzasadnienie to ponad 70 stron. To nie jest polityka, to są fakty. Adam Glapiński był najgorszym prezesem Narodowego Banku Polskiego po 1989 roku. Z Narodowego Banku Polskiego zrobił przystawkę dla Prawa i Sprawiedliwości. Realizował tylko i wyłącznie polecenia Jarosława Kaczyńskiego. W odpowiedzi na te zarzuty prezes Glapiński zmienił dotychczasową taktykę na bardziej koncyliacyjną i w wywiadzie dla Financial Times powiedział, że wyśle list do premiera, aby powiedzieć, że jest tak wiele nieporozumień i tak wiele złych słów, które padły z obu stron, że myślę, że nadszedł czas, aby się spotkać i porozmawiać. List, jak już wiemy, z komunikatu NBP został wysłany. Jaka będzie odpowiedź premiera Tuska, tego nie wiemy. Natomiast zobaczmy, jak broni prezesa NBP, polityk Prawa i Sprawiedliwości, szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak. To jest bezprawne działanie, to nie ulega żadnej wątpliwości. To jest spłata długu, jaki zaciągnął Donald Tusk w kampanii wyborczej od Niemców. Dlatego, że przecież strefa euro jest korzystna dla Niemiec. Dla pozostałych państw jest bardzo, ale to bardzo niekorzystna. Więc chodzi o usunięcie, pewnie przez silnych ludzi, jak to ma w zwyczaju koalicja 13 grudnia, prezesa Narodowego Banku Polskiego, żeby otworzyć drogę do wepchnięcia Polski do strefy euro. Będziemy się temu jasno sprzeciwiać, bo tu chodzi o przyszłość Polski. My nie godzimy się na to, żeby Polska była dostarczycielem taniej siły roboczej, a po wprowadzeniu Polski do strefy euro tak by właśnie było. To, że
Minister, były minister Błaszczak broni prezesa Glapińskiego, to oczywista oczywistość, że zacytuję klasyka. Natomiast zaskakujące jest trochę to, w jaki sposób go broni, mianowicie twierdzi, że chodzi o to, żeby prezesa Glapińskiego usunąć ze stanowiska, a następnie wprowadzić Polskę do strefy euro. No, to by oznaczało, że najwyraźniej minister Błaszczak zakłada rozpad klubu parlamentarnego swojej partii i przejście części przynajmniej posłów na drugą stronę politycznej barykady. Dlaczego? No bo żeby w Polsce prowadzić euro, o czym, jak sądzę, minister Błaszczak chyba jednak wie, albo powinien wiedzieć, trzeba zmienić konstytucję. A do tego trzeba mieć konstytucyjną większość 2/3, której jak na razie nie ma szans osiągnąć bez zgody posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego straszenie wprowadzeniem euro jest dzisiaj, delikatnie mówiąc, w obecnym układzie sił w parlamencie, no cokolwiek zbyt daleko idące, żeby nie użyć tu mocniejszych słów. A zatem co będzie dalej z tym wnioskiem? No wniosek oczywiście będzie teraz rozpatrywany przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej przez czas jakiś, która będzie rzeczywiście działała trochę jak komisja śledcza, ale na szczęście bez udziału kamer, więc jest szansa, że może dowie się czegoś, zasiadający w niej posłowie dowiedzą się czegoś więcej na temat działalności prezesa Glapińskiego, przesłuchując kolejnych członków zarządu NBP i innych ludzi właśnie związanych z bankiem centralnym. No a później komisja przedstawi swój wniosek Sejmowi, no i tutaj, ponieważ w Sejmie koalicja obecna ma większość, a żeby postawić prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu, wystarczy bezwzględna większość w Sejmie, no to istnieje prawdopodobieństwo, że w jakiejś nieodległej, liczonej raczej w miesiącach niż latach przyszłości, prezes Glapiński zostanie przed Trybunałem Stanu postawiony. No i zacznie się proces. I tu przypomnę, że zgodnie z konstytucją przewodniczy obradom Trybunału Stanu pierwsza prezes Sądu Najwyższego, a zatem profesor Małgorzata Manowska, która jest jednoznacznie kojarzona z obozem poprzednim rządzącym, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, będzie tym procesem kierowała, no, w sposób, jak się wydaje, taki, żeby szybko jakiegokolwiek wyroku w tej sprawie nie było. Kończąc ten wątek, chcę zaznaczyć jedną ciekawą rzecz, mianowicie można się zastanawiać, dlaczego ten Trybunał Stanu był tak rzadko w Polsce dotąd stosowany. No, między innymi w poprzednich 2 kadencjach, kiedy PiS nieustannie rozliczał rządy poprzednie Platformy Obywatelskiej, też mówił o wstawianiu różnych polityków przed Trybunałem Stanu. Nigdy do tego nie doszło. Dlaczego? No, z prostego powodu, żeby postawić ministra, premiera bądź ministra przed Trybunałem Stanu, trzeba większości kwalifikowanej 3/5, a zatem trudniej jest postawić ministra niż prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Tu wystarczy, przypomnę, bezwzględna większość, co pokazuje jeden z absurdów ustrojowych, z jakimi w Polsce mamy do czynienia, bo w istocie rzeczy wydawałoby się, że prezes NBP czy prezes Najwyższej Izby Kontroli powinni być chronieni bardziej od ministrów, których jest znacznie więcej, ich rola dla państwa jednak jest mimo wszystko nieco mniejsza. Tymczasem okazuje się, że w naszym ustroju jest odwrotnie. To tyle, jeśli chodzi o pierwszy z przejawów przyspieszenia, które zapowiadał premier Tusk w ubiegłym tygodniu. Drugi był znacznie bardziej spektakularny. Oto we wtorek rano do mieszkań i domów kilku polityków, w tym posłów suwerennej Polski, a także osób związanych z tą partią, wkroczyli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działający na polecenie prokuratury krajowej, tej, w której już władzę przejęła nowa ekipa podlegająca ministrowi Bodnarowi. No i to wejście dotyczy śledztwa prowadzonego w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości nadzorowanym przez Resort Sprawiedliwości. Zobaczmy, jak te działania prokuratury czy służb specjalnych uzasadniał rzecznik prokuratury krajowej pan Przemysław Nowak i jak na to zareagował były już minister Zbigniew Ziobro, który przerwał leczenie onkologiczne za granicą i wrócił do swojego domu wieczorem po tej akcji ABW, żeby skomentować wydarzenia, które miały miejsce tego dnia. Standardową rzeczą jest, iż się nie informuje osoby, u której chce się robić przeszukanie o tej czynności, bo ta czynność traciłaby wówczas sens. Natomiast przy rozpoczęciu tego przeszukania oczywiście się taką osobę informuje. Wyzywa się ją do dobrowolnego wydania takiej rzeczy. W tym przypadku, o którym pan mówi, Zbigniewa Ziobro w domu nie było. Prokurator się kontaktował z rodziną, prosząc o otworzenie tego lokalu, mieszkania, domu.
To okazało się bezskuteczne. Wobec powyższego, zgodnie z przepisami, konkretnie z artykułem 224 Kodeksu Postępowania Karnego, do tej czynności została przebrana po prostu inna osoba, a więc ta inna osoba brała w tym udział. Wszystkie te uprawnienia w moim przypadku zostały rażąco i celowo złamane. Celowo dlatego, że nie ulega żadnej wątpliwości, iż prowadzący tą operację, którzy się do niej dobrze przygotowywali, doskonale wiedzieli, że mnie nie ma w domu z przyczyn ode mnie niezależnych. Wszyscy Państwo wiecie, że przeszedł niedawno bardzo ciężką operację. Było to dokumentowane z tym zdjęciem publicznym, więc nie trzeba było być geniuszem, ani mieć szczególnych uprawnień operacyjnych ABW, aby ustalić, gdzie jestem w danym momencie, skontaktować się ze mną i uzyskać możliwość wejścia do domu w sposób cywilizowany, zgodny z prawem, bez niszczenia obiektu. Tak nie zrobiono, dlatego że chciano zorganizować przedstawienie, spektakl. Tylko jest to przez spektakl bandytyzmu i bezprawia, za które kiedyś określone osoby poniosą odpowiedzialność. Zwróćmy uwagę, że Zbigniew Ziobro nie powoływał się w tym wypowiedzi na swój immunitet poselski. Właściwie miał pretensje tylko do tego, że wyważono mu drzwi do domu, a że można było tego nie wyważać, gdyby go powiadomiono. Może tak, może nie. Natomiast to nie dotyczy sedna sprawy. Sednem sprawy jest po pierwsze to, czy rzeczywiście nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości miały miejsce. Wygląda na to, że miały. Jaka była ich skala? To wykaże dopiero śledztwo i także, myślę, te materiały, które znaleziono nie tylko w domu Zbigniewa Ziobry, ale także kilku innych polityków suwerennej Polski. Przypomnę, że przeszukań dokonano też w mieszkaniach czy lokalach należących do posłów Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego. I to oczywiście otworzyło dyskusję na temat zakresu immunitetu poselskiego. Tutaj politycy PiSu suwerennej Polski zaczęli się powoływać na autorytet profesora Marka Chmaja, a więc znanego prawnika konstytucjonalisty związanego z Platformą Obywatelską, który onegdaj napisał opinię, w której twierdził, że immunitet nie dotyczy tylko fizycznej osoby posła, który, czy parlamentarzysty, który jest nietykalny, ale także jego nieruchomości. Profesor Chmaj podtrzymał teraz tą swoją opinię. Nie kryję, że mam w tej sprawie diametralnie odmienny pogląd. Uważam, że takie rozszerzanie pojęcia immunitetu prowadziłoby nas do absurdu, bo można by pójść dalej, że skoro nieruchomość, to może także miejsce, gdzie przebywa poseł, też staje się objęte immunitetem i w ten oto sposób mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której każde pomieszczenie, w którym w danym momencie przebywa poseł, jest nietykalne. Wiemy, do jakich nadużyć to by prowadziło. Zresztą powiedzmy jasno, sama konstrukcja immunitetu jest moim zdaniem już od dawna skompromitowana i powinna, to jest mój z kolei osobisty pogląd, choć sprzeczny z obecnie obowiązującą konstytucją, powinna ulec likwidacji. Dlaczego? Dlatego, że ja mogę bardzo długo, patrząc na historię ostatnich trzech dekad, mówić o przypadkach nadużywania immunitetu dla ochrony, no delikatnie mówiąc, działalności niezgodnej z prawem różnych osób dysponujących tym immunitetem, a znacznie mniej, choć są takie, tu przyznaję, ale znacznie mniej potrafię wskazać przypadków, gdzie rzeczywiście ten immunitet chronił parlamentarzystę czy inną osobę, która tym immunitetem dysponuje, a przypomnę, że mają go na przykład sędziowie, gdzie to rzeczywiście służyło dobru publicznemu. Więc jak się zważy koszty istnienia immunitetu i zyski, to wygląda na to, że tych drugich jest zyski oczywiście dla państwa, dla życia publicznego, nie dla tych konkretnych osób, które tym immunitetem dysponują. To widać wyraźnie, że konstrukcja immunitetu jest mocno wątpliwa. Natomiast co jest ciekawe, to przy tej okazji dowiedzieliśmy się, przy okazji tej akcji właśnie służb specjalnych w domach polityków suwerennej Polski, co jest głównym źródłem, a właściwie kto jest głównym źródłem informacji o nadużyciach w Funduszu Sprawiedliwości. Tu trzeba powiedzieć jasno, że prokuratura ma spory sukces, bo wygląda na to, że na współpracę z nią poszedł pan Tomasz M., były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości. W resorcie sprawiedliwości był właśnie specjalny departament, który zajmował się obsługą, i pewnie jest ciągle ten departament, Funduszu Sprawiedliwości. Właśnie jego były dyrektor jakiś czas temu poszedł na współpracę z nową prokuraturą i wygląda na to, że będzie chciał być kimś w rodzaju świadka koronnego. Tak go zresztą określił mecenas Jacek Dibuła, jeden z dwóch mecenasów, którzy go reprezentują w tej sprawie, a drugi
drugim jest, co ciekawe, Roman Giertych i tutaj już mamy, możemy mieć jasność co do tego, w jakim kierunku zeznania pana Tomasza M. będą zmierzały. Natomiast Zbigniew Ziobro, nie wiemy dokładnie, jakie są efekty tego przeszukania, z jednym wyjątkiem ujawniono, że w trakcie tego przeszukania znaleziono oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego prokuratury w sprawie ojca Zbigniewa Ziobry. To jest sprawa, która się toczy od kilkunastu lat i pokazuje skalę, powiedziałbym, prywaty ze strony Zbigniewa Ziobry, który po prostu dla osobistej, można powiedzieć, wendetty wykorzystywał przez długie lata prokuraturę, żeby nękać osoby, które miały to nieszczęście, że na jakimkolwiek etapie, czy to leczenia jego ojca, czy później występowania w roli biegłych w tej sprawie, miały związek z tym tematem. Więc miejmy nadzieję, że Zbigniewowi Ziobrze zdrowie będzie służyło i będzie w stanie, bo na razie wiemy, że jego sytuacja jest bardzo trudna. Życzymy mu wszyscy zdrowia, żeby mógł przed niezawisłym sądem odpowiedzieć na wszystkie pytania, wcześniej przed komisjami śledczymi. Tymczasem do tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje, odniósł się też prezes Jarosław Kaczyński, który udzielił bardzo ciekawego wywiadu, z którego pozwoliłem sobie wybrać dla Państwa jeden króciutki wątek, a do tego pozwoliłem sobie dołączyć zamieszczoną przez premiera Donalda Tuska pewien filmik, który można pokazuje, może nie jest wprost reakcją na to, co powiedział pan premier Kaczyński, natomiast dość dobrze pokazuje, w jakim nastroju jest premier Tusk i co go w tej chwili interesuje. Zobaczmy te materiały. Oni robią to wszystko, co nam przypisywali, tylko myśmy tego tak naprawdę nie robili, a oni to naprawdę robią. Panie premierze, pan wiele razy słyszał na sali sejmowej okrzyki, będziesz siedział, czy w kontekście tego, co działo się w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, pan premier myśli o tym, że mogą się stać rzeczywistością kiedyś? Panie redaktorze, ja takie okrzyki słyszę w bardzo różnych miejscach od wielu lat i na razie jestem na wolności i sądzę, że będę, natomiast co do innych, ale nie z mojej partii, to nie jestem taki pewien, czy oni z całą pewnością dalsze życie będą na wolności spędzali, chociaż no, to jest kwestia lat. Ale rozumiem, że mówi pan premier już o konsekwencjach tego, co dzieje się w ostatnich miesiącach. To jest materiał zdaniem pana premiera. No to jest oczywiste działanie, które odpowiada, jak to się mówi, dyspozycji artykułu 127 kodeksu karnego, zmianie ustroju siłą. I premier Donald Tusk, zdaniem pana premiera, kwalifikuje się właśnie. No w oczywisty sposób się, w moim przekonaniu, się kwalifikuje. Właśnie, a to jest bardzo ciężki artykuł od 10 lat do dożywocia. Look at this. Oh, perfect. Oh my god. Isn't it great? Chris. I know, it's my dream. Bardzo się cieszę, że premier Donald Tusk nie przejmuje się grożącą mu jakoby karą dożywotniego więzienia, o której mówił prezes Kaczyński, który mam wrażenie coraz bardziej żyje właśnie w wykreowanym przez świecie złudzeń i iluzji. Natomiast wolałbym też, żeby premier Tusk zajmował się sprawami cokolwiek bardziej poważnymi niż rywalizacją z marszałkiem Hołownią, który też nagrał podobny filmik, gdzie chwalił się, że strona Sejmu ma na YouTubie już prawie milion i spodziewa się już nie tylko srebrnego przycisku, którym się chwalił Tusk, który już ma od dawna, ale złotego przycisku, który, przypomnę, jako YouTuber otrzymują ci właściciele tych kanałów, które mają co najmniej milion subskrybentów. Bądźmy poważni, naprawdę ja bym bardzo chciał, żeby premierzy w Polsce trzymali fason i no nie pokazywali się od zbyt wyluzowanej strony, bo czasy podobno mamy trudne. Premier Tusk mówi, że przedwojenne, więc skoro tak, to może trochę powagi, panie premierze. Co dalej? Dalej, proszę Państwa, kampania samorządowa teoretycznie jest w apogeum. W końcu coś się ciekawego wydarzyło w Warszawie. Oto udało się w końcu w TVP zorganizować w minioną środę debatę z udziałem wszystkich sześciu kandydatów i kandydatki, którzy ubiegają się o fotel prezydenta Warszawy. Dotąd wcześniejsze debaty konsekwentnie ignorował Rafał Trzaskowski. To oczywiście jest zamierzona strategia. Trzaskowski jest zdecydowanym faworytem. Tymczasem pojawił się tuż przed tą debatą sondaż IRC Center na zlecenie TVP3 Warszawa, który przyniósł bardzo ciekawy wynik. Mianowicie wedle niego Rafał Trzaskowski cieszy się poparciem 48% warszawiaków, a zatem nie jest
jakby przesądzona sprawa jego zwycięstwa w pierwszej turze, czego wielu oczekiwało i wciąż oczekuje. Na drugim miejscu, i to jest chyba jeszcze większa sensacja w tym sondażu, znalazła się kandydatka Lewicy Magdalena Biejat z poparciem 12%, a dopiero na trzecim miejscu kandydat PiSu Tobiasz Boheński z poparciem 9%. Pozostała trójka otrzymuje poparcie już od 5% w przypadku Wiplera i mniej w przypadku znacznie Korwina-Mikke i pana Starosielca, ale co istotne, aż 18% badanych w tym sondażu zadeklarowało, że nie podjęło jeszcze decyzji, więc gdyby to proporcjonalnie rozłożyć na tych kandydatów, których wymieniłem, no to jednak Trzaskowski wygrywa w pierwszej turze. Niemniej jednak jakiś znak zapytania się w tej sprawie pojawił i to myślę będzie bardzo ciekawe, może nawet ciekawsze od debaty, jeśli takie będą wyniki pierwszej tury. Oczywiście od samej debaty kandydatów, no, którą zdominowały oczywiście ataki na prezydenta Trzaskowskiego i krytyka ze strony pozostałych konkurentów, co było jasne. To, co i ciekawe, to to, że Trzaskowski traktował właśnie poważnie wyłącznie w tej debacie pana Boheńskiego, mocno go też kontratakując i panią Biejat, natomiast konsekwentnie ignorował Korwina-Mikke. Nie pomogło nawet rzucenie świerszczem ze strony Korwina-Mikke w stronę prezydenta Trzaskowskiego. No, tutaj niewątpliwie Trzaskowski zdaje sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie powinno się komentować i na pewne rzeczy nie warto reagować, bo jeśli ktoś jest komediantem, to całe życie to komediantem pozostanie także i u jego schyłku. Znacznie ciekawsza niż w Warszawie wydaje się sytuacja w Krakowie, gdzie o prezydenturę walczy również kilku kandydatów, ale nie ma wyraźnego faworyta, przynajmniej takiego, który miałby wygrać już w pierwszej turze. Wedle najnowszego sondażu, który został w tym tygodniu opublikowany, wykonanego przez BBS Obserwatora, pierwsze miejsce, i to jest akurat jedyne pewne w tym prezydenckim wyścigu, ma kandydat niezależny Łukasz Gibała, reprezentujący Kraków dla mieszkańców. Ma poparcie prawie 25%. Natomiast na drugim miejscu jest kandydat Koalicji Obywatelskiej, poseł Aleksander Miszalski z nieco 15% poparciem, ale tuż za nim, bo z 14% poparciem podąża Andrzej Kulik, współpracownik obecnego prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, i zamyka tę grupę tych najpoważniejszych kandydatów Łukasz Kmita z Prawa i Sprawiedliwości, też z niewiele mniejszym poparciem, bo ponad 13%. Co to oznacza? Na pewno będzie druga tura w Krakowie, to jest oczywiste, i co więcej, będzie w niej na pewno Łukasz Gibała. Pytanie, z kim Łukasz Gibała spotka się w drugiej turze. Być może, i to byłaby moim zdaniem największa sensacja, spotkałby się z Andrzejem Kuligiem, co by oznaczało, że żaden z kandydatów dwóch dużych partii, to znaczy ani Koalicji Obywatelskiej, ani PiSu, nie wszedłby do drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. To byłaby rzeczywiście duża sensacja. Czy tak będzie, przekonamy się za dwa tygodnie. Dziś już bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt. W sobotę zapraszam na moją rozmowę z byłym premierem Janem Krzysztofem Bieleckim, a na kolejne wydanie programu Dudek o polityce zapraszam już w poświąteczny piątek. Pozdrawiam Państwa.